Najstarszym obrazem Jana Matejki w kolekcji zamkowej jest Kazanie skargi. Powstawało w latach 1862-64. W 1964 roku zostało zaprezentowane publiczności w Krakowie, po czym zakupione przez Maurycego Potockiego za 10 tysięcy złotych reńskich. Ile to jest 10 tysięcy złotych reńskich? Dzisiaj ta suma niewiele nam mówi. W tamtych czasach wiejska nauczycielka zarabiała rocznie 200 złotych reńskich, zaś dobrze opłacany urzędnik o solineum około 700. Stąd też możemy powiedzieć, że suma była niebagatelna. Nabywca zgodził się, by obraz został przesłany do Paryża na salon, gdzie Matejko otrzymał złoty medal. W latach 20. znalazł się w zbiorach warszawskiej Zachęty. Po sukcesie skargi w Polsce okrzyknięto Jana Matejkę malarzem narodowym. Wszyscy oczekiwali kolejnego wielkiego płótna mistrza. Jan Matejko nie miał w zwyczaju pokazywać swojej pracy nieskończonej, stąd też prace nad kolejnym płótnem były okryte tajemnicą. Kiedy po 2 latach, bo kolejny obraz powstawał w latach 1864-66, obraz pokazano w Krakowie, wybuchł skandal. To był najbardziej skandaliczny obraz Jana Matejki, Rejtan, czyli upadek Polski. Skandal polegał na tym, że Matejko pokazał na tym płótnie bohaterów, ale też zdrajców. Pokazał elity XVIII-wieczne, które przyczyniły się do upadku Rzeczypospolitej. Los chciał, że w Krakowie znajdowało się wiele osób, które znalazły na obrazie swoich przodków. Stąd też mistrzowi robiono bardzo nieprzyjemne uwagi. Jedna z dam zasugerowała, że skoro mistrz tak pięknie wymalował ten upadek Polski, to pewnie trzeba będzie sprzedać ten obraz carowi. I tutaj Jan Matejko zabłysnął celną ripostą, gdyż odpowiedział tak. Skoro kupili oryginały, mogą kupić też kopie. Obraz pojechał na wystawę do Wiednia. Zrobił tam dosyć duże zamieszanie, cieszył się dużą popularnością, a po roku postanowiono wysłać go do Paryża. Tym razem już nie na salon paryski, ale na wystawę powszechną. I tutaj Matejko przeżył delikatny zawód, dlatego że nie otrzymał Grand Prix, tylko złoty medal. To była wystawa powszechna, z tym też tych złotych medali też wydano wtedy dosyć dużo. Długi czas nie znajdowano kupca. Wprawdzie sugerowano jednemu z arystokratów, dokładnie hrabiemu Branickiemu, by kupił ten obraz, ale tylko po to, by go po prostu zniszczyć. Los chciał, że obraz został nabyty przez cesarza Franciszka Józefa. Tym razem suma wyniosła 24 tysiące złotych reńskich. I co ważne dla Matejki, był to chyba jedyny obraz, który został opłacony bez większych problemów. Z innymi kupcami zwykle Matejko miał duże problemy i musiał się prosić o to, by te raty, kolejne raty za obrazy wpływały. Po zakupie przez Franciszka Józefa obraz zawisł w bardzo wyjątkowym miejscu. Osoby znające Wiedeń znają zapewne też galerię w Górnym Belwederze, gdzie znajduje się dzisiaj wspaniała kolekcja secesji wiedeńskiej. Wtedy była to muzeum, które gromadziło zbiory cesarskie i tam obraz przebywał do lat 20. Wtedy postanowiono obraz sprzedać i rząd polski wykupił go w 1921 roku. Od 1931 roku obraz znajdował się w kolekcji zamkowej. Towarzyszył mu drugi obraz Jana Matejki, czyli Batory pod Pskowem. W 1938 Matejki skarga znalazł się na wystawie w Zachęcie. Po skandalicznym obrazie, jakim był Rejtan,
mistrz Matejko postanawia namalować obraz ku pokrzepieniu serc. Tym obrazem był Batory pod Pskowem. Prace nad nim trwały ponad 2 lata. W latach 1870-1872 powstało to płótno i od samego początku bardzo dużo podróżowało. Mamy tutaj Kraków, Lwów, Wiedeń, Peszt, Pragę, Wiedeń i Paryż. W 1874 roku Batory trafia na salon paryski. Publiczność francuska doceniała kunszt Jana Matejki, choć nie rozumiała treści jego obrazów. W roku 1874 doszedł jeszcze jeden czynnik. Prace impresjonistów, nowe pojęcie sztuki spowodowało to, że obrazy historyczne malowane w duchu akademickim były traktowane jako wielkie gobeliny, nie wnoszące w sam artyzm i dzieje sztuki nic nowego. Matejko wprawdzie nie dostał nagrody, ale Akademia Francuska obrała Matejka członkiem zagranicznym. Obraz, mimo że wzbudził bardzo duże zainteresowanie w Polsce, na Węgrzech, niestety długi czas nie mógł znaleźć kupca. Dopiero w 1876 roku Benedykt Tyszkiewicz zakupił na raty obraz Matejki za 28 tysięcy złotych reńskich. Obraz został przywieziony do majątku Benedykta Tyszkiewicza na Kowieńszczyźnie, do Czerwonego Dworu i tam przebywał do roku 1918, gdzie wobec zagrożeń wojennych postanowiono go zdeponować w Zachęcie Warszawskiej. Obraz został zakupiony w 1931 roku do zbiorów państwowych, zaś w roku 1933 zawisł w Zamku Królewskim w Warszawie. Na licznych fotografiach z okresu międzywojennego możemy zobaczyć w tle właśnie Batorego pod Pskowem. W 1938 roku, tak jak inne obrazy z kolekcji zamkowej, znalazł się na wystawie w Zachęcie. Najmłodszym obrazem z kolekcji Jana Matejki jest Konstytucja 3 maja. Mistrz twierdził, że nie lubi malować XVIII wieku. Nie podobało mu się stroje, fryzury, gesty, ale wiek ten malować po prostu należało. Stąd też, kiedy zbliżała się rocznica, setna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, wszyscy oczekiwali, że obraz na ten temat po prostu powstanie. Zamiast zacząć, jak zwykle to było 2 lata wcześniej, mistrz zaczął pół roku przed rocznicą. Stąd też nie dziwi nas to, że obraz nie został skończony na równą rocznicę. I tutaj wyjątkowa sytuacja, dlatego że Matejko postanowił pokazać niedokończony obraz w sukiennicach równo 3 maja 1891 roku. Dalsze prace trwały nad obrazem jeszcze 5 miesięcy. Obraz Konstytucja 3 maja trafił do zamku w bardzo wyjątkowy sposób. Ofiarował go nam sam Jan Matejko. Mam tu piękny cytat, który warto przytoczyć. Matejko miał powiedzieć: jestem Polakiem, a ostatnim wyrazem uczuć moich ojczyzna. Złożyłem dar ostatni z myślą, że ci, obręczą niewoli uciśnieni, kiedyś przyjmą go w mury swej stolicy, a zawieszą na ścianach sali zamkowej, tam, gdzie przyjęta została przez Stany wielka reforma kraju, Konstytucją 3 maja zwaną. Kiedy dar został złożony, nikt nie miał świadomości, że na realizację tego zapisu przyjdzie nam czekać prawie 100 lat. Obraz został złożony czasowo w Wydziale Krajowym we Lwowie i tam wisiał w sali audiencyjnej Marszałka Krajowego do czasów I wojny światowej. W 1916 roku, kiedy obawiano się ofensywy rosyjskiej, postanowiono obraz zabezpieczyć i wysłać do Krakowa. Tam przebywał przez następne 2 lata. 2 marca 1918 roku Traktat Brzeski zakończył działania wojenne na froncie wschodnim. Władze Lwowa sprowadzają z powrotem obraz do miasta. Niestety, w listopadzie 1918 roku we Lwowie zaczynają się walki polsko-ukraińskie, które znowu zagrażają dziełu. Udało się przetransportować obraz z powrotem do Krakowa i tam był eksponowany do roku 1923 w sukiennicach. W roku 1925 nastąpiła nieco kuriozalna sytuacja, gdyż władze w Warszawie przypomniały sobie, że w sukiennicach znajdują się dzieła sztuki z dawnego Sejmu Galicyjskiego. Zgodnie z ustawą sejmową przeszły one na własność państwową i postanowiono wpisać je do odpowiednich inwentarzy. Zażądano wycenienia Konstytucji 3 maja. Jako że Konstytucja była darem, nie było tej sumy łatwo ustalić, więc na zasadzie analogii uznano, że skoro przed wojną za Wernichorem Matejki zapłacono 18 tysięcy koron austriackich, to Konstytucja będzie warta mniej więcej 2 razy więcej, czyli 36 tysięcy koron, co daje w przeliczeniu na
dawniejszą walutę, czyli złote reńskie, 72 tysiące właśnie złotych reńskich. W efekcie kolejnych postanowień konstytucja została przywieziona do Warszawy i tu nie zrealizowano zapisu matejkowskiego, dlatego że uznano, że obraz ten będzie doskonale prezentował się w nowych budynkach Sejmu Polskiego przy ulicy Wiejskiej. Tam przebywał do roku 1938, kiedy przeniesiono go do Zachęty na wystawę matejkowską. W 1938 roku zbliżała się setna rocznica urodzin mistrza Matejki. Postanowiono zrobić wystawę. To po raz pierwszy właśnie w tym roku w jednym miejscu, czyli w warszawskiej Zachęcie, znalazły się wszystkie cztery obrazy z kolekcji zamkowej. Kiedy wystawa się skończyła, część z nich wróciła na swoje miejsce, a część została w Zachęcie. I tak w Zachęcie w 1939 roku, w momencie wybuchu wojny, znajdowało się kazanie Skargi. Kiedy postanowiono zabezpieczyć obraz na wypadek bombardowań, postanowiono go zwinąć na wał drewniany o średnicy około 1 metra z drugim słynnym obrazem Jana Matejki, czyli z bitwą pod Grunwaldem. Kiedy obrazy zostały zabezpieczone, pojawił się kolejny problem związany z przewiezieniem i wywiezieniem obrazu z Warszawy. Długi czas poszukiwano pojazdu, na którym można by było ten obraz przetransportować w kierunku Lublina, aż w końcu znaleziono na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta platformę konną, na której obrazy zostały umieszczone i zaczęły jechać w kierunku Lublina. Podróż była niezwykle niebezpieczna. Trasa do Lublina była cały czas ostrzeliwana przez niemieckie samoloty, ale po dwóch dniach udało się dotrzeć do miasta i tam obrazy zostały ukryte w siedzibie Muzeum Lubelskiego przy ulicy Narutowicza. Ukryto je w czytelni, obudowując ladą. Także kiedy do Lublina wkroczyli Niemcy, nie znaleźli obrazu, chociaż zaczęli już poszukiwania przede wszystkim bitwy pod Grunwaldem. Być może niektórzy ze słuchaczy znają te dramatyczne losy, ale niewiele osób kojarzy, że kazanie Skargi właściwie towarzyszyło cały czas bitwie pod Grunwaldem. W momencie, kiedy ze starówki Lublina zaczęto wyrzucać Polaków, również zagrożona była siedziba Muzeum Lubelskiego. Postanowiono obraz przewieźć, wykorzystano liczne przeprowadzki, które miały miejsce, przysypano na wozie drabiniastym różnego rodzaju meblami pakunek i przewieziono do budynku taborów miejskich w Lublinie przy ulicy Elektrycznej. Obraz został zabezpieczony papą, azbestem i zamurowany w szopie pod ziemią. Tak więc nie dało się zrobić wtedy nic więcej. Kiedy obraz został wykopany, właściwie tutaj też są pewne wątpliwości, czy po 3,5 czy po 4 latach, niestety okazały się te zabezpieczenia niezbyt wytrzymałe i w efekcie obrazy uległy uszkodzeniu. Przewieziono je do Warszawy, do pracowni Bohdana Markoniego i zaczęto nad nimi pracę. Każdy z obrazów wymagał innych działań konserwatorskich. W przypadku Skargi problemem było płótno dublażowe, przyklejone na klej organiczny, który uległ spleśnieniu. Prace konserwatorskie trwały dość długo, ale po nich można było zawiesić obraz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tam też znajdował się jeszcze do niedawna, dokładnie do roku 2021, choć od dłuższego czasu był już własnością Zamku Królewskiego w Warszawie. W roku 1971 potomek rodu Zamoyskich postanowił przekazać obraz na własność zamku. Formalnie obraz znajduje się w inwentarzu Zamku Królewskiego w Warszawie od roku 1986, zaś od dwóch lat możemy oglądać go w kolekcji zamkowej. Wybuch wojny zastał obydwa obrazy zamkowe, czyli Batorego pod Pskowem i Rejtana na Zamku Królewskim w Warszawie. Obraz po wystawie został powieszony już na ścianie, ale kiedy wybuchła wojna, trzeba było go szybko zdejmować. Na szczęście w zamku znajdowały się wałki, które były wcześniej przygotowane właśnie z myślą o wystawie w Zachęcie, także udało się obrazy
sprawnie zapakować. I razem z Kancelarią Cywilną Prezydenta i razem też z prezydentem wyruszyły na wschód. Wydawało się, że obrazy i sam prezydent będzie bezpieczny w zamku Radziwiłłów w Ołyce. I tam też przez tydzień prezydent przebywał, kiedy 17 września na tereny Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Prezydent, jak pamiętamy, przeszedł przez granicę w Zaleszczykach i udał się do Rumunii. Nie wiadomo, z jakiego powodu pakunki z obrazami zostały w Ołyce i tutaj niestety zostały przejęte przez Armię Czerwoną. Po jakimś czasie zostały przewiezione do Muzeum Wołyńskiego w Łódzku i tu można powiedzieć, że ich dalszy los okrywa pewna tajemnica. Nie wiemy, co się działo z nimi przez następne kilka lat. Wiemy, że w grudniu 1943 roku do głównego konserwatora Galerii Miasta Lwowa, Jana Marksena, zadzwoniły władze niemieckie i zażądały jego przyjścia. Tam, w gabinecie, zostały mu pokazane dwie paczki. Jedna miała wymiar 64x160, druga 90x120 cm. Powiedziano, że w paczkach właściwie znajdują się płótna matejki. I tu mamy pewien problem, który do dziś dnia nie jest do końca wyjaśniony, gdyż nie wiadomo, kto obrazy w tak bestialski sposób potraktował. Rejtan został złożony na 16 kawałków, zaś Batory na 18. Oczywiście w miejscach złożenia farba wyłuszczyła się, wykruszyła, także od razu Jan Marksen postanowił, że trzeba te obrazy poddać konserwacji. Te pierwsze czynności konserwacyjne zostały przeprowadzone we Lwowie i kilka tygodni trwało samo rozkładanie obrazów. Okazało się, że zniszczenia są bardzo duże. Jan Marksen skonstruował specjalny stół do konserwacji z dwoma rolkami, dzięki któremu można było ten obraz zwijać i rozwijać. Sytuacja na froncie uległa poważnym zmianom. Rosjanie zaczęli zbliżać się do Lwowa i władze niemieckie postanowiły ewakuować zbiory lwowskie, w tym oczywiście również dwa obrazy z zamku. Obrazy zostały wysłane z Lwowa do Wiśnicza, tam też miał odebrać je Jan Marksen. Z przerażeniem, kiedy przeglądał skrzynki, okazało się, że nie ma wśród nich zarówno Rejtana, jak i Batorego. Przez dwa miesiące szukał obrazów, aż znalazły się one na dworcu w Przemyślu. I dopiero wtedy dotarły do Wiśnicza. I tutaj kolejny etap walki o te obrazy. Okazało się, że skrzynie, w które zapakowano obrazy, były ze świeżego drewna, stąd też nie nadawały się do przechowywania dłuższego obrazów. Niemiecki konserwator zażądał, by obrazy zostały złożone w piwnicach, co też oczywiście nie było dobrym pomysłem. Tylko właśnie zdecydowaniu Jana Marksena zawdzięczamy to, że obrazy zostały przeniesione w lepsze warunki, zaś skrzynie wysuszone w piekarni. Stąd też na dalszą drogę obrazy były dosyć dobrze zabezpieczone. Niestety w tym miejscu został przerwany polski trop. Jan Marksen został odsunięty od dalszego transportu obrazów. Zdołał się jedynie dowiedzieć, że obrazy zostały wysłane w kierunku Śląska. Z późniejszych ustaleń wiemy, że obrazy trafiły do Sosnowca, tam były przechowywane w dwóch salach gimnastycznych, zaś następnie trafiły do Świdnicy i do Sichowa. W Sichowie przebywały w pałacu Manfreda von Richthofena i tam były przechowywane w dobrych warunkach, aż do momentu, kiedy do Sichowa zjechał Hans Frank ze swoją świtą. Okazało się, że nie ma tam miejsca dla przechowywania dzieł sztuki, dlatego też obrazy zostały wysłane do kolejnej składnicy, tym razem do Morawy i do Cieplic. Warto powiedzieć, co się działo w tym czasie po stronie polskiej. Ofensywa radziecka szła cały czas do przodu. 17 stycznia Armia Czerwona zajęła Warszawę. Zaczęły organizować się władze polskie. 13 lutego powołano Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków, której szefem został Stanisław Lorenc. Ten sam Stanisław Lorenc, który ratował zabytki z Zamku Królewskiego w Warszawie w 1939 roku, również kontynuował swoją działalność przez cały okres okupacji. To on właśnie zostaje wysłany w grupie poszukiwawczej na Górny Śląsk, gdzie poszukiwano właśnie zbiorów polskich ukrytych przez Niemców. W lipcu 1945 roku grupa poszukiwawcza Stanisława Lorenca otrzymała sensacyjną informację, że w niewielkiej miejscowości Hain na Górnym Śląsku znajdują się skrzynie z podpisem zbiory
Galerii Lwowskiej. Wśród znalezionych skrzyń znalazły się również obrazy Batory pod Pskowem i Rejtan. Obrazy zostały zabezpieczone i przewiezione do Jeleniej Góry. Następnie trafiły do Warszawy, do pracowni konserwatorskiej Bohdana Marconiego, gdzie oceniono, że 15% warstwy malarskiej uległo zniszczeniu. Obrazy zostały znalezione w miejscowości Haj. Dziś nie znajdziemy na mapie tej miejscowości. Przez chwilę nazywała się Matejkowice, a od 1947 roku nosi polską nazwę Przesieka. W związku z problemami technicznymi obraz w 1939 roku nadal przebywał w Zachęcie i kiedy wybuchła wojna, okazało się, że nie ma wałka, na który można zwinąć obraz, by móc go przetransportować poza granice Warszawy i zabezpieczyć przed działaniami wojennymi. Wtedy też pracownicy Zachęty postanowili, że nie ma innej możliwości, jak ukrycie obrazu w samej Zachęcie. I tutaj paradoksalnie, obraz, który znalazł się w środku Warszawy, Warszawy, która została zniszczona, która została zburzona, spalona, przetrwał bez najmniejszych uszkodzeń pod podłogą strychu Zachęty. Jest to jeden z niewielu budynków, który przetrwał II wojnę światową, stąd też w 1939 roku ukryty, po 5 latach wydobyty w doskonałym stanie, po niewielkich pracach konserwatorskich mógł zawisnąć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kiedy w roku 1971 podjęto decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, postanowiono również zrealizować wcześniejszy zapis Matejki i kiedy w roku 1984 nastąpiło oficjalne otwarcie zamku dla publiczności, publiczność mogła zobaczyć ten obraz właśnie we wnętrzach zamkowych. Wprawdzie nie zawisł on w sali, gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja, ale w sali tuż obok. Ciekawostką jest to, że w ostatnich latach dwukrotnie obraz był konserwowany. W 2007 roku zważono go razem z ramą i ważył wtedy 427 kg. W trakcie ostatniej konserwacji postanowiono zmienić krosno, czyli ramę, na której napięte jest samo płótno, na nowoczesne krosno aluminiowe. Wtedy okazało się, że obraz bardzo zwiększył swoją wagę i postanowiono odchudzić ramę. Wydrążono w niej kanaliki. W efekcie tych zmian obraz dziś waży 450 kg.